Półkolonie organizowane przez SOK czy OSIR zawsze rozchodziły się jak świeże bułeczki. Kolejne dwa to Wokół Legend Suwalszczyzny, realizowane od 19 do 23 lipca oraz Człowiek i Rzeka z przyrodą za pan brat, który zaplanowano na czas od 2 do 6 sierpnia. Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 7 do 13 lat, informuje Agnieszka Małka z Suwalskiego Ośrodka Kultury. I jak zapewnia, uczestnicy półkolonii z SOK spędzą czas mądrze i ciekawie, tworząc, ucząc się rzeczy niebanalnych, poznając i eksplorując oraz bawiąc się na całego. Zapowiada, że w programie półkolonii pojawią się m.in. wycieczki poza miasto, laboratorium kryminologiczne, wyprawa statkiem po Wigrach, ciekawe spotkania i seanse filmowe. Zajęcia odbywać się będą w trzech lokalizacjach – przy papieża Jana Pawła II, Noniewicza i Andrzeja Wajdy – w godzinach od 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy uczestnikom śniadanie i lunch, ubezpieczenie oraz opiekę sprawdzonych, kreatywnych i wykwalifikowanych instruktorów, informuje Suwalski Ośrodek Kultury. Zapisy przyjmowane będą wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu na stronie elektronicznezapisy.pl od piątku 28 maja od godziny 9. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje na temat półkolonii można uzyskać pod adresem mailowym lub telefonem widocznym na dole ekranu.